na coś, co jeszcze przed nie wiem. Także ludzie, proszę Państwa, nie mogą, nie umieją, nie potrafią żyć obok siebie z taką większą dozą tolerancji, żeby byli no, mądrymi ludźmi. Żyjemy w XXI wieku. Ludzie jakby się nie umieją dogadać, nie potrafią się dogadać. Powinni się dogadać, a jakoś tak się nie mogą ludzie dogadać. Dlaczego ludzie się nie mogą dogadać? No bo są głupawi. Są głupawi ludzie. Dającej poczucie, że jesteśmy mieszkańcami świata czy uniwersum jakoś przejrzystego działania. Radio Tok FM, Aura Conchita Barbie Baby Langström Extra. Wizualizacje radia Tok FM, Aura Conchita Barbie Baby Langström Extra. Proszę Państwa, nie dajmy się ogłupić. Bądźmy inteligentni, bądźmy mądrzy. No bo dzisiaj trąbią od rana w Radio Maryja, że wpisy są bardzo obraźliwe na temat papieża, pewnie Polaka, Jana Pawła II. No nie czytałam, no nie wiem, nawet się nad tym nie zastanawiam, ale co pewne, co my wiemy, to człowiek powinien umieć szanować, nie powinien tak ignorować prądów, poglądów. Tutaj jak w radiu Tok FM z Czerskiej od tych Żydków, to co, czego słuchamy, no to oni tak troszeczkę lekceważą, a to księdzu Rydzykowi weszli za skórę, wszystko chcieli wiedzieć. Ja uważam, że my powinniśmy się nauczyć kulturalnie żyć, proszę Państwa, tolerancja obok siebie, że ty wierzysz w to, ja wierzę w to, bo ja dzisiaj na przykład myślę o krzyżu, prawda, że mówili też o krzyżu w Radiu Maryja, że na Błoniach, że tu profesor prawie godzinę gadał o krzyżu. Ja mówię, Boże, XXI wiek, ludzie, przecież wiara, przecież to, że my nie widzimy właśnie, to taka wiara ma sens. Wiara w Boga, którego nie widać, ale mamy przekonanie, mamy ufność, przeświadczenie, że ten Bóg jest i że On dobrze czyni dla nas, no bo przecież przysłał, zesłał Jezusa Chrystusa, żeby On odkupił to, co pierwszy człowiek utracił. A co utracił? No to chyba widzisz. Ja wiem, że ludzie się przyzwyczaili do chorób, do śmierci, do cierpień, do bólu, do grzechu, no bo to jest skutkiem grzechu Adama i Ewy, ale miało nie być śmierci, miało nie być chorób, miało nie być zła i człowiek miał żyć wiecznie w raju na ziemi. Dopiero jak zgrzeszysz, śmiercią umrzesz. Mot, podwójnie użyte słowo hebrajskie. Śmiercią umrzesz, na pewno umrzesz. Niechybnie umrzesz. No i jeżeli chodzi o ten krzyż, to na Błoniach może on tam, ten krzyż sobie być. Ja tam nie chodzę, ja tam nie jestem. Ale tutaj w Warszawie, przepraszam bardzo, w miejscach publicznych, w miejscu publicznym nie powinno być to, co drażni ludzi niewierzących. No bo nawet jeśli dla ciebie Polska wygrała dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej, czy dzięki krzyżowi, który nosisz, który trzymasz, dla ciebie to jest wszystko. To dla innego człowieka, dla twojego brata, który stoi obok ciebie, który jest obok ciebie, to nie jest ta przyczyna, bo on w to nie wierzy i ty naucz się z tym bratem, z tym Polakiem swoim współżyć, współpracować i nie wciskaj jemu na przykład krzyża. Apostoł Paweł powiedział, jeżeli na przykład ja bym jadł mięsa, apostoł Paweł mówi, to jeżeli jedzenie mięsa miałoby gorszyć mojego brata, nie będę jadł mięsa na wieki. Czyli mamy całe mnóstwo jasnych przykładów w Piśmie Świętym, że nie będziemy robić tego, co gorszy brata. A przecież jeżeli chodzi też o sam krzyż, to nie po to w Muzeum Etnograficznym niedawno, rok temu, dwa lata temu, zrobiłam piękne zdjęcia krzyży, które Wacław Korabiewicz, już nie żyje i jego koledzy też, ze starożytnego Egiptu, których to krzyży, to nie muszą tutaj filozofowie się tłumaczyć, ale to jest jasne. Krzyży jako elementu pogańskiego wszędzie było pełno.
krzyż nie istniał w pierwszym wieku naszej ery, drugim ani trzecim, tylko dopiero czwarty, piąty się pojawił. Nawet w skrzynie, którą miała święta Helena, nikt nie wiedział, co tam w tej skrzyni jest, jak ten krzyż wyglądał. Nikt tam do tej skrzyni nie zaglądał, bo nikogo to nie interesowało. Kształt krzyża nikogo nie interesował, bo krzyża nie było jako elementu wiary. Wiara jest w duchu. Wierzysz w Boga, który jest duchem, którego nie widać, ale w którego wierzysz. Potem im było mało tego, bo to nie widać, bo to nie ma, to zrobili Jezusa Chrystusa Bogiem. To jest błąd. Dlaczego chcecie mnie zabić? Do faryzeuszy Jezus powiedział, czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? My musimy wrócić, widzicie Państwo, do Ewangelii. Ludzie wyrzucają Pismo Święte do śmietnika w Warszawie. To jest skandal. Tak chciał diabeł. Nie możecie być sługami szatana diabła. Musicie Biblię zgłębić. Chcieć zgłębić. A ten Konstantyn Wielki to, proszę Państwa, przyjął chrzest na łożu śmierci i nigdy ty nie dojdziesz, czy w strachu, czy na pokaz, a historię grobów pobielanych z 23 rozdziału Ewangelii Mateusza to znamy. Konstantyn heresja, ortodoksja. Że, proszę Państwa, dlaczego nawrócenie się Konstantyna było tak ważne dla całości sprawy? Ponieważ jako cesarz miał ogromny wpływ na poczynania kościoła chrześcijańskiego. I dzisiaj też kościołowi katolickiemu by zależało być blisko władcy, prawda, czyli prezydenta, żeby mieć wpływ. Ponieważ cesarz miał ogromny wpływ na poczynania kościoła chrześcijańskiego, podzielonego pod względem doktrynalnym, a oprócz tego pragnął zjednoczyć cesarstwo. Tutaj miałyśmy wykład na temat, proszę Państwa, Piusa XII, że on wszędzie pływał jak ryba w wodzie i znał się na polityce, znał się na religii. Dobry, dobry polityk. Ale tu wcześniej Konstantyn Wielki, w owym czasie biskupi posługujący się językiem greckim oraz łacińskim prowadzili zacięte spory na temat stosunku słowa, czyli Syna Bożego wcielonego w Jezusie do samego Boga, nazywanego teraz Ojcem, gdyż jego imię Jahwe w zasadzie poszło w zapomnienie. I to mamy The Columbia History of the World. Niektórzy opowiadali się za biblijną nauką, że Jezus Logos został stworzony, czyli Kolosan 1,14 był pierwszym stworzeniem, a więc jest podporządkowany Ojcu. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, werset 36. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 28 i 1 Koryntian, 15 rozdział, wersety od 25 do 28. Do zwolenników takiego poglądu należał Ariusz, duchowny z egipskiej Aleksandrii. Profesor teologii Hanson podkreślił, cytat, zanim rozgorzał spór ariański w IV stuleciu, bo mówimy tutaj o IV wieku naszej ery stuleciu, gdzie doszło do odstępstwa od chrystianizmu, od Chrystusa, od prawdy, a chrześcijaństwo to przecież jest nominalne, to z nazwy, że w IV stuleciu ani w Kościele Wschodnim, ani w Zachodnim nie było teologa, który by tak czy inaczej nie traktował Syna jako poddanego Ojcu. Znaleźli się jednak inni, którzy myśl o podporządkowaniu Chrystusa uznali za herezję i skłaniali się ku oddawaniu czci Jezusowi.